Nie mogłam się powstrzymać. Łap do drugiej miski, Mimi! Hejka, tutaj Świat Matyldy. Witajcie na kanale Baw się ZP. Na początku bardzo chciałam pozdrowić Paulinkę Łoś. Pozdrawiam Cię. Dobra, dzisiaj będziemy robić lifehacki z TikToka. Pamiętajcie, jak Wy chcecie zrobić takie lifehacki w domu, to lepiej zapytajcie się rodziców. No to co, jesteście gotowi na ekstremalne wyzwania? Teraz zaczynamy pierwszy lifehack. Do tego lifehacku będzie nam potrzebny łyżeczka, takie coś do przebicia tego, co będziemy robić, kakao i mleko. A teraz spróbujemy Wam to pokazać i zobaczymy, czy zadziała. Okej, nabieramy kakao, dużo nawet. A za dużo? Tyle? Bo wystarczy. No nie wiem, spróbujemy. To zadziałało! Teraz kolejny lifehack, który mi się bardzo podobał. Do tego lifehacku będzie nam potrzebny taki balon, taśmę i nożyczki i jeszcze będzie nam potrzebna miska albo dwie miski, to jeszcze zobaczymy. Dobra, zobaczcie teraz, jak ten lifehack wygląda. Lifehack, na którym mnie bardzo często oznaczaliście. Mamy balona wypełnionego wodą i chodzi o to, że osiągniemy niby taki efekt, jakby woda była zamrożona. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I... Ty no, nie starcza już tego, no, bo weź już się... wypo... I probably deserve it, I tried to... No, mamy wielką powódź i dużo wody. Żeby nigdzie się nie wylało, ale się skupiłam na balonie i wszędzie się wylało. Nawet cała podłoga jest mokra. Skoro mamy już mokry obrus, to zrobimy drugi taki lifehack, który też jest z wodą. Potrzebny do tego jest papier toaletowy i woda dolana do pełna. No i zobaczcie teraz na TikToku, jak to wygląda. Okej, muszę to sprawdzić. I miałam nadzieję, że skończymy to na butelce szklanej, ale dobrze, chcecie chyba, żebym porozlewał sobie trochę w mieszkaniu, także sprawdźmy. Okej. Moment prawdy, czy to się uda, czy nie? Proszę, niech się to uda. Bierzemy papier. To co? Sprawdzamy. Dobra, no to co? Teraz nasza kolej. Bierzemy papier toaletowy. Dobra. Teraz spróbujemy. Działa. Tak? I git. Ale naprawdę super to wyszło i super to wygląda. Lifehack trochę ekstremalny, jak wlać w kolę i nic nie wylać. Okej, pierwszy sposób, próbujemy. Bierzemy kolę i po prostu zwykle wlewamy, tak jak to wygląda. Widzicie, nawet co jeszcze nie wlałam, a tu wszędzie jest już rozlane. I ja Wam pokażę, jak tak, jak temu zapobiec. Nie mogłam się powstrzymać. I trzeba to zrobić podobno tak, tak jak w lifehacku było.
było. Tak. Teraz przechylamy i bardzo powolutku odkrywamy. Trochę działa, powiem wam szczerze, że działa. Długo, długo nie mówię. A czy nie może takiego, żeby powietrze się tam dostało, bo wtedy to... Ola, naprawdę udany ten lifehack. Dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Bawcie się z EPT, do zobaczenia! Pa!